Cześć, witajcie, tu Diego 88 i witam was serdecznie. Powiedzmy, że to jest Alok. Nie, że let's play z Minecraft, tylko tak sobie gram teraz tutaj w Minecraft FTB i chciałam nagrać ten filmik, krótki filmik informacyjny. No, co tutaj od was chcę? To jest dobre pytanie, ale mam na to odpowiedź. Otóż może niektórzy z was wiedzą, może niektórzy nie wiedzą. Trochę, że tak dziwnie gadam, ale dopiero wstałem z łóżka i pykam sobie. I no, byłem parę dni temu, bo filmów nie było, tak? Było to spowodowane głównie przez to, że parę dni temu przez 3 miesiące byłem w Hiszpanii na urlopie i nie bardzo mogłem to nagrywać. Wziąłem swój sprzęt, mikrofon i tak dalej, mikser, ale nie miałem po prostu możliwość cały czas coś nagrywać, tak? I dlatego no, dlatego nie bardzo filmów było. Raz nagrałem jakiś filmik, który dodałem i no, nie, dwie filmy robiłem. Najpierw był ten mały poradnik, tak, ten poradnik, ten trzeci odcinek, a drugi był właśnie ta prezentacja serwera, jaki serwer, prezentacja strony Subscripters, które dalej będę kontynuował oczywiście z innymi, z niektórymi widzami, którzy się zgłosili do pomocy. Ale co ja od was chcę? Będę robił przerwę ze Sampem, a głównie z tym kanałem. Tak, teraz na pewno leczycie, co ty kurde, jak możesz, bla bla bla. Jeśli tak sobie pomyślecie, ja prowadzę trzy kanały. Jeden z nich jest prywatny mój, który też prowadzę, jest to kanał na YouTube. Kanały na YouTube. Potem jeszcze muszę prowadzić stronę internetową Subscripters, który staram się jak bardzo mogę aktualizować, tak, żeby był aktualny. Momencik. No i skryptuję, tak? Jeszcze muszę skryptować. I to trochę trwa. Momencik. O Boże, zapomniałem. I no, jeszcze muszę skrypty pisać, bo mam około 3 skrypty mam aktualnie w produkcji i parę skryptów, parę includów. Include jeden jest taki system wyścigu, który już robię dosyć długo. Drugi skrypt byłby chyba właśnie własny system tworzenia tych zdrawów. A trzeci include... ach, czekaj, muszę zobaczyć, dajcie mi moment. Dokumenty. Momencik, tutaj. Nie, tu. Mam teraz 3 dyski. Muszę w każdym poszukać. To jest tak. Tu jest system wyścigu. O tym już gadałem, tak? A, właśnie. I jeszcze system... no, ten dynamiczne pojazdy, tak? Jeszcze to jest w produkcji. Który też jeszcze muszę robić. To mi trochę potrwa. I ogólnie chciałem też robić przerwę, bo... żebym mógł sobie w realu trochę poukładać życie, bo... dużo życia teraz mam do roboty. I nie bardzo mogę nagrywać cokolwiek. Chociaż staram się jak najbardziej, ale
Na takie rzeczy typu poradniki nie bardzo mam czas, żeby to wykonywać, bo jest tu dużo roboty. Wszystko wyreżyserować, bla bla bla. I no. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Wszystko mam, dobra. Więc wiecie, ja chciałem też, bo mój drugi kanał, nick888.pl, już prawie, że wymarł, bo nie mam czasu, żeby na nim nagrywać. Był to mój pierwszy kanał, na którym zaczynałem ogólnie nagrywać let's play'e, oczywiście. Mam tam otwarte projekty także, ale z powodu właśnie nick888.samp i jeszcze inne sprawki, nie mam bardzo czasu, żeby tam cokolwiek nagrywać. Chciałbym to teraz zmienić, chciałbym powrócić właśnie do... no, chciałbym do tego właśnie wrócić, żeby to było. No. Co jest? Ach. Chyba sobie wkurzyć. Więc wy wiecie już, o co chodzi. Będę starał się te inne projekty, te inne skrypty dokończyć oczywiście i zrobić z nich filmy, jak najbardziej potrafię, bo myślę, że to jest bardzo ważne, te skrypty zrobić. Działa tutaj teraz. Nie, to nie. Łaski bez. No, więc wiecie, o co chodzi. Będzie przerwa na... Jest to oficjalny filmik, który mówi, że będzie przerwa na tym kanale. Co dla tych, którzy chcą się nauczyć SAMPa, skryptowanie w SAMPie, ale no niestety tak wyszło. I muszę sobie to wszystko poukładać najpierw, żeby to było wszystko stabilne w życiu także. I potem się zobaczy, tak? Właśnie tak, że jeszcze robię dla wszystkich game moda. Ten game mode jest deathmatchem, albo no, deathmatch, stunt, fun, drift i tak dalej, czyli wszystko w jednym. Praktycznie będzie to, jest nadal w produkcji i będzie wydany za, no nie wiem kiedy, ale będzie kiedyś wydany. Będzie to mapka game mode, który będzie dla wszystkich otwarty, do edycji oczywiście. Albo do tworzenia własnego serwera pod tym kątem. I no, ja się z wami żegnam, ja tutaj będę dalej minecraftował. I no. Więc ja się żegnam. Wiem, dziwnie gadam, bo jestem jeszcze półprzytomny, bo się dopiero co obudziłem. I no. A ja sobie żegnam. Na razie, bitches.